Myślę, że dzisiejsze rozważanie będzie dotyczyło takiego dość religijno-społecznego tematu, zagadnienia. Ale zanim cokolwiek w tej sprawie powiem, odczytam może taką pewną definicję, abyśmy jakby lepiej spojrzeli, bo to określenie będzie przejawiać się w naszym tutaj rozważaniu. Nie muszę nikomu tutaj jakoś specjalnie tłumaczyć, bo każdy z was doskonale rozumie, co to jest ateizm. Pojęcie ateizmu, co się składa na to? W jednym zdaniu jest to negacja Boga, Jego istnienia, tym samym negacja Jego standardów moralnych, zasad. Jest to negacja tego wszystkiego w ateizmie, co występuje w tej księdze. Dlatego tutaj jakoś szczególnie nie ma potrzeby, żebym ja to tutaj tłumaczył. Natomiast pojęcie ateizmu, temu pojęciu, temu określeniu również towarzyszy takie określenie jak humanizm, pomoc humanitarna, humanizm, prawda? Pomagamy, teraz zbieramy na osoby, zbieraliście na osoby, które zostały poszkodowane w pożarze. Nazywamy to pewną pomocą humanitarną. Humanizm jest to filozoficzny światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża troskę o potrzeby, szczęście, godność, swobodny rozwój człowieka w jego środowisku społecznym. I gdyby tutaj zakończyć to, to chyba zgodzicie się ze mną, można się podpisać pod tym, pod tą definicją, pod tym twierdzeniem. Ale tutaj to się nie kończy. Jest jeszcze jedno zdanie, które jakby nadaje temu nowe światło, pewne światło, pewien kierunek. A więc jeszcze raz przeczytam. To światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża troskę o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowisku społecznym. Ale w tym humanizmie równocześnie poszukuje się źródła moralności w człowieku. W człowieku. Źródło moralności w człowieku. I tutaj jest pewien problem, o którym będę chciał powiedzieć w tym kazaniu. Moralność Biblii dla niektórych to trudny po prostu temat. Dlaczego? Sama Biblia jako taka występująca w społeczeństwie ludzkim, a szczególnie w społeczeństwie chrześcijańskim, powtarzam chrześcijańskim, bo gdyby przejść z ankietą i zapytać, jesteś chrześcijaninem, to wynik chyba byłby w miarę klarowny już teraz do zdefiniowania. Wszyscy. Więc moralność Biblii dla niektórych to trudny temat. Sama Biblia jest przedmiotem szczególnej w otoczeniu. Jest na ogół przedmiotem sceptycyzmu. Czasami pojawia się pogarda, lekceważenie, a już w najlepszym przypadku mam ją, bo jestem chrześcijaninem, ale jest tam na tej półce i nigdy nie jest w żadnym wypadku używana. Dlaczego? Bo po pierwsze wystarczy mi to, co mi tam gdzieś ktoś w kościele powiedział, a po drugie jej przesłanie jest jakby niepasujące do XXI wieku. Jednak ktoś powiedział, przepraszam, jest przedmiotem sceptycyzmu, pogardy, lekceważenia lub w ogóle niezauważenia jej. Ktoś powiedział, nie potrzebujemy chrześcijaństwa, by być moralnymi. To już brzmi z płaszczyzny tego humanizmu. My nie potrzebujemy chrześcijaństwa, a tu jest chrześcijaństwo opisane. To prawdziwe. My tego nie potrzebujemy.
We mnie ono jest, ten standard moralny. Więc ktoś powiedział, nie potrzebujemy chrześcijaństwa, by być moralnymi. Jednak ktoś inny powiedział jakby przeciwko temu pewne zdanie. Dodał ten ktoś, potrzebujemy chrześcijaństwa, by uświadomić sobie, jak bardzo jesteśmy niemoralnymi, bo nie mając odnośnika z zewnątrz, sami w sobie nie dostrzeżemy, co jest niemoralne i złe. Ateizm w połączeniu z humanizmem, i powtarzam, nie wszystko w humanizmie jest złe. Nie. Ale tak jak wskazałem na koniec tego zdania, że humanizm poszukuje źródła moralności w człowieku. I są pewne płaszczyzny, w którym można się dwoma rękami podpisać, zgodzić, że należy w kierunku humanizmu iść. Tak jak wskazałem, pomoc humanitarna, potrzebujący człowiek, krzywda, reagowanie na tę krzywdę, wsparcie dla niego, jak najbardziej. Ale humanizm i ateizm w połączeniu wchodzą na teren, na którym istnieje bardzo wielkie niebezpieczeństwo dla człowieka wierzącego i opierającego swój autorytet na Piśmie Świętym. Ateizm w połączeniu z humanizmem stwierdza, że to, co one dają człowiekowi, zupełnie mu wystarcza. I w związku z tym nie potrzebują tej księgi, jaką jest Słowo Boże. Dzisiaj humanizm określa biblijną moralność jako złą. Ateizm czy humanizm, zamiennie to będę używał, jako złą. A swoją jako godną XXI wieku. I wielu podziela ten pogląd. Ale ktoś powiedział, że jeżeli coś słabo albo w ogóle nie rozumiemy, to i wnioski z tego będą błędne. Jako argument przeciwko tej księdze i tym zasadom moralnym, które tam są opisane, wysuwa się na pierwszy plan przez tych wszystkich sceptyków, wysuwa się taki argument. Potop. Powszechny pogląd co do potopu panuje w tym środowisku ateistyczno-humanistycznym. Powszechny pogląd panuje taki. Bogu przestali podobać się ludzie, więc potopił wszystkich. Wielu nie zadaje sobie trudu odczytania wcześniejszych wersetów, które świadczą, co pchnęło Boga do tak drastycznej decyzji. Wiecie, to tak trochę wygląda. Ja to tam autobusem może jeżdżę bardzo mało, raz na 5 lat. Ale moja żona, która nie ma prawa jazdy i musi korzystać ze środków komunikacji publicznej, czasami na tym przystanku wśród sąsiadów trzeba stać i czekać, aż autobus przyjedzie. Jakie opinie, jakie poglądy, jakie oceny różnych zdarzeń tam usłyszy, to naprawdę czasami opadają ręce, o ile nie przysłowiowa szczęka. Co mogę ocenić, to, co wiem na pewno, że tak było, ale tam to jest przedstawione w przeróżnych wersjach. Wracam do potopu. Powszechny pogląd, Bogu przestali podobać się ludzie, więc potopił wszystkich. Wielu nie zadaje sobie trudu odczytania wcześniejszych wersetów, które świadczą o tym, co się stało wcześniej, zanim to stało się ten potop później. Jak czytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej, brat tutaj czytał 6-5, puentuje to tylko ten opis tam potopu i tych motywów. Cokolwiek na ziemi się działo, było wyłącznie złe. Powiedzcie mi, od kiedy to, co jest wyłącznie złe, pozostawienie samemu sobie w przyszłości przyniesie dobre? Od kiedy to tak jest? Nigdy tak nie było. Nawet będąc ateistą z krwi i kości, to wiem, jeżeli coś jest złe, to nigdy w przyszłości na dłuższą metę nie przyniesie dobra.
Więc już z tego punktu widzenia należy się Bogu cześć, że w pewnym momencie postanowił zaingerować. Pan Mariusz Pudzianowski, dobrze mówię imię? Chyba tak, strongman. Kto wie, to wie, kto nie wie, to niech się zapyta tych, co wiedzą. Był świadkiem scysji w sklepie, w której to kilku, pięć, cztery, sześć letnie dziecko zrobiło niesamowitą, że tak powiem, awanturę, demolkę w sklepie. Pozrzucało towary tam z jakiejś półeczki, tylko dlatego, że mama coś tam nie chciała kupić i nie zgodziła się z jego kierunkiem. Wybuch złości, agresji, mama została tam wręcz opluta i był świadkiem. On tam nie ingerował w to absolutnie, ale potem na Facebooku czy na Twitterze tam opisał swoje myśli, za co mu się też po tym od innych internautów dostał. Mianowicie chodzi o to, że jak ktoś nie reaguje na zło, to to niezbyt dobrze wygląda, prawda? I dlatego zarzuty względem potopu, to tak jakby powiedzieć, Panie Boże, zostaw to wszystko w spokoju, bo jak zaczniesz reagować, to jesteś zły w naszych oczach. Zostaw to wszystko w spokoju. Dlatego Bóg zdecydował i nie pozwolił, aby sprawy toczyły się dalej w takim kierunku, jakie zamierzali je prowadzić źli ludzie, i zaingerował. Jednak kiedy, zanim nastąpiła ingerencja, Bóg dał ratunek. Kiedy odrzucono ofertę ratunku, dopiero potem Bóg zrealizował karę, jaką zapowiedział. Tej Bożej postawy wielu ludzi, którzy mają coś przeciwko Biblii, już po prostu nie zauważa. Mogłoby się wtedy okazać, że Bóg miał rację w swojej moralności i miłości, reagując na zło, które zniszczyłoby wszystko i wszystkich i nie byłoby następnych pokoleń. A teraz niesamowita historia, która jest opisana w Biblii. 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. To też jest brane pod uwagę przez ugrupowania ateistyczno-humanistyczne, które stawiają zarzuty, że Biblia nie jest zgodna szacunku i zasad, które tam panują i należy ją odrzucić. Nasza moralność w człowieku jest tym, co przynależy do XXI wieku. 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i historia Lota, ale ja przeczytam tylko z uwagi na czas jeden czy dwa wersety. 8 werset. 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 8 werset. Lot mówi do mieszkańców, którzy zgromadzili się wokół jego domu ze złymi zamiarami w stosunku do gości, których miał w swoim pokoju, w swoich domu. I mówi tak. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co się wam podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie. Podoba się wam to? Mnie w żadnym wypadku. To jest obrzydliwe. Obrzydliwe to jest. I to jest zapisane w Biblii. I humaniści mówią, zobaczcie, wyrzućcie tą waszą księgę na śmietnik. Nie przystaje ona do XXI wieku. A jeszcze jedna historia. Księga Sędziów. I też otwórzcie Księgę Sędziów na 19 rozdziale. Wiecie, ja tu znowu nie będę czytał całości. Jest tu sytuacja, gdzie znowu jest dwoje osób. Gospodarz i gość. Gość ma ze sobą kobietę, a gospodarz ma córkę. I teraz znowu sytuacja rozgrywa się wewnątrz domu i na zewnątrz domu. 22 werset. A gdy sobie podochocili ci na zewnątrz, mieszkańcy tego miasta, a gdy sobie podochocili o niektórzy mieszkańcy miasta, ludzie niegodziwi, obstąpili dom i zaczęli kołatać do drzwi i wołać na sędziwego gospodarza domu.
wyprowadź męża, który wszedł do Twego domu, a będziemy z nim cieleśnie obcowali. Wtedy wyszedł do nich gospodarz domu i rzekł: nie, bracia moi mili, nie popełniajcie tego zła. Przecież ten mąż wszedł do mojego domu. Nie czyńcie tej niegodziwości. Oto córkę moją, pannę i nałożnicę tamtego wyprowadzę. Je zgwałćcie i z nimi zróbcie, co się wam podoba. Lecz mężowi temu nie czyńcie tej niegodziwości. Lecz mężowie ci nie chcieli go słuchać, więc mąż ten wziął jego nałożnicę, wyprowadził ją do nich na dwór, obcowali z nią cieleśnie i gwałcili ją przez całą noc aż do rana i puścili ją dopiero, gdy wychodziła zorza. Czytelnicy Biblii, którzy to czytają, ateiści i różne ugrupowania, które są przeciwko Pismu Świętemu i standardom moralnym, właśnie to biorą, i nie tylko to, jeszcze parę innych rzeczy, i mówią: to nam proponujecie w tej księdze? To ma być wasza moralność? U nas tego nie ma w naszym humanizmie. Jakie uczucia rodzą się w naszych sercach na ten przekaz? Tutaj Pismo Święte konfrontuje nas z deprawacją człowieka. Czy Bóg się godzi na taką postawę? Czy dlatego, że to jest zapisane w Biblii, to jest to moralność Boga? No cóż, my już żyjemy w XXI wieku. Jako podsumowanie tego okresu w Księdze Sędziów czytamy, że i tam był taki czas, że każdy czynił, co mu się podobało. Znajomo to brzmi, prawda? Wielu zakłada, że skoro te rzeczy są opisane w Biblii, która jest wzorcem moralnego postępowania, musiały one być po prostu aprobowane przez Boga. Nic bardziej mylnego. Nie powinniśmy traktować postawy Lota i tamtego drugiego człowieka z Księgi Sędziów jako wzorców moralnych. Ale wręcz odwrotnie, powinniśmy uczyć się na ich przykładzie, jak nie postępować. Biblia na swoich stronicach ma zapisane wiele tak zwanych antypostępowań. One tam są zapisane, ale nie jako wzór do naśladowania, ale jako przykład antypostępowania, że tak nie należy. Wiecie, historycy państwa, które kreują swoją historię swojego państwa, najchętniej by wszystko pozytywne zapisali w swojej historii, a te negatywne gdzieś tam. Biblia tak nie czyni. Biblia zapisuje rzetelnie i uczciwie to, co było, co jest. Ale jedne jest do naśladowania, a drugie jest do przestrogi jako antypostępowania. Postawa Lota i postawa tamtego gospodarza są obrzydliwymi postawami, jakie w ogóle można sobie wyobrazić, i nie są przykładem do naśladowania, tylko wzorcem ostrzegającym nas przed taką postawą. Zatrważające tchórzostwo obu tych mężczyzn obrazuje ich zupełną degradację moralną, którą nabyli w swoim środowisku, w jakim żyli. Zamiast nie godzić się na grupowy gwałt na kobietach, które były zależne od ich ochrony i od ich opieki, jako osoby będące w ich rodzinach, oni przez obrzydliwy, niemoralny czyn godzą się na to, aby ucierpiały te niewinne istoty, niewinne kobiety. Obrona gości, jak i domowników, miały być ich bezkompromisową postawą obrony tych kobiet, obrony gości i obrony tych domowników, bo tam chodziło w pierwszym rzędzie o tych gości, którzy byli w tym domu. Tego oczekuje moralność Biblii. I to
jest w Biblii jasno pokazane. Tylko trzeba nie tak jak na tym przystanku spojrzeć szerzej, przestudiować, zobaczyć inne wzorce i wyciągnąć wnioski, że to jest wzór antypostępowania. Zauważmy tutaj drastyczną różnicę prezentowaną w innym miejscu Biblii przez tych dwoje ludzi, a postawą Jezusa. Jezus wobec swojej oblubienicy czyli kobiety Kościoła, zajmuje inną postawę, wykazując moralną postawę, oddaje samego siebie. Pomimo, że oblubienica, czyli Kościół, nieczęsto go zdradza, nadstawia swoją pierś, naraża swoje bezpieczeństwo, aby chronić Kościół, oblubienicę, kobietę, która jest obrazem Kościoła. Więc to też mamy w Biblii. Proszę spojrzeć na taką postawę. Więc przykłady opisane w Biblii jest przykładem, jak nie postępować. Dzisiejszy świat w swoim ateizmie i humanizmie sprowadza swoich synów i swoje córki do motłochu rozpasanego we wszelijakiego rodzaju deprawacji seksualnej. W jakim kierunku idzie, jakie będą tego skutki? Czy nie spotka się to z ponownym określeniem Boga, że wszystkie dążenia serca ludzkiego są złe? Humanizm dzisiaj, ateizm jest dzisiaj przedstawiany jako tolerancyjna postawa w przeciwieństwie do postawy radykalnej, czyli tej biblijnej, czyli tej nietolerancyjnej. Biblia bezwzględnie i kategorycznie potępia i określa jako złe pozamałżeński seks, jednopłciowe związki seksualne. Natomiast społeczeństwo humanistyczne bezwzględnie i kategorycznie potępia Biblię w tym, czego ona naucza. Powiedzcie mi, jeżeli humanizm mówi, że jest tolerancyjny ze swoim światopoglądem, to dlaczego jest nietolerancyjny i potępia światopogląd religijny? I głosi to wszem i wobec. Czyli absolutyzm biblijny, który mówi, że jest to absolutyzm biblijny, zamienia na absolutyzm nietolerancyjny, humanistyczny. Co prezentuje chrześcijański tak zwany radykalizm? Użyję tego słowa, aczkolwiek to nie jest tak, ale użyję tego słowa. Co prezentuje chrześcijański radykalizm? Małżeństwo, w którym jest wierność na całe życie. Tak mówi Biblia? Tak. A co proponuje humanizm w tolerancji? Epidemia rozwodów. 3 lata, 2 lata, pół roku, kolejny związek, kolejny partner, kolejna osoba. Chrześcijański radykalizm, w cudzysłowie oczywiście używam tego określenia radykalizm, mówi o stabilnej rodzinie dla dzieci. Wzajemne, poprawne, wzajemne, uczciwe, pełne szacunku relacje między małżonkami i dziećmi. Humanizm tolerancyjny? Rodziny rozbite, pozbawione często z jednego z rodziców. Stosunek dzieci do rodziców często arogancki. A czasami to tak wygląda, jakby rodzice i dzieci, przepraszam za określenie, bawiły się razem w piaskownicy. Tak Słowo Boże to nie przedstawia. Przedstawia rodziców jako zastępców Boga na ziemi dla dzieci. Pełne miłości, troski, poświęcenia, ale i szacunku, vice versa. Więc humanizm to rozbite rodziny, pozbawione często jednego z rodziców. Traktowanie rodziców jak kumpli z podwórka. Z kolei znowu chrześcijański tak zwany radykalizm
mówi, że współżycie seksualne w ramach małżeństwa. Humanizm mówi, jak ci pasuje. Dobrze, może to i wygląda przyjemnie, pozornie i z takimi, jakby przyniesie dobre skutki, ale co się dzieje? Okalecza się uczucia, bo jedna ze stron się angażuje uczuciowo, a druga ze stron traktuje to jako przygodę i chwilowe zauroczenie. Odchodzą i ta strona, która się zaangażowała uczuciowo, często nie może psychicznie się pozbierać przez tą postawę tej drugiej osoby. To jest humanizm? To jest to dobro i szczęście człowieka, o jakim czytałem tutaj na początku? O potrzeby, szczęście, godność, troskę drugiej osoby. To jest to? A mało to złamanych serc. Czy to chłopak ma złamane serce, bo przelotnie było dobrze, przez 2 tygodnie teraz inny obiekt. Czy dziewczyna? To humanizm. Kolejny. Jak wspomniałem, humanizm, rozwiązłość, okaleczanie uczuć drugiego człowieka, zabawka namiętnościami. No już nie mówię o wszelijakich komplikacjach, chorobach, a często czy psychicznych, czy nawet i wenerycznych. Cierpi skrzywdzona druga osoba, bo to był tylko przelotny romans, czy jakieś tam inne zachowanie, seks i tak dalej. Z kolei znowu chrześcijański tak zwany radykalizm. Szacunek do świętości życia i ciała przed Bogiem. Przed Bogiem. Humanizm, wolność seksualna, jak już wspomniałem, rodzi ciężkie ciąże niechciane, które skutkują dramatycznymi sytuacjami, nierzadko problematycznymi aborcjami i tak dalej, porzuconych dzieci i tak dalej. Szacunek dla ciała i umysłu. O umyśle już mówiłem, że rozbity psychika w takim humanistycznym podejściu do życia. Ale szacunek dla ciała. Im więcej powbijanych różnych metali w ciało, im więcej tatuaży, tym więcej podobno jest się na topie. Także mamy obraz dwóch sfer światopoglądowych. Nakazuje nam zdrowy rozsądek, który wyraża troskę o potrzeby, szczęście i godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowisku społecznym. Zdrowy rozsądek nam nakazuje głębiej spojrzeć do Pisma Świętego i porównać, które wartości tak naprawdę są dla mnie wartościami prawdziwymi. Czyż to, co dzisiaj obserwujemy, nie jest duchem czasów Lota i tego człowieka z Księgi Sędziów, o którym tam czytałem? Wiele postaw w stosunku, a szczególnie to się przejawia w stosunku do kobiet, jest postawami nie do zaakceptowanymi. Piątkowe i sobotnie wieczory z pełną gamą nocnych klubów. Czym są? Czyż nie oddawaniem córek i synów w ramiona rozpasanego tłumu pożądania, gdzie to zdanie można odczytać z Biblii? Weźcie ich sobie. Weźcie ich sobie i zróbcie z nimi, co chcecie. Bo tak tam czytaliśmy w przypadku Lota i w przypadku tego człowieka z Księgi Sędziów, który mówi, no weźcie sobie tą córkę i tą drugą osobę, kobietę i zróbcie, co chcecie. Czy to, co się dzieje w piątkowe i sobotnie wieczory w nocnych klubach, nie jest wypełnieniem tego, weźcie ich sobie? Wielu rodziców nie widzi tym nic złego. Im bardziej na synów też powiem. Wielu rodziców nie widzi tym nic złego. Im bardziej córka zwraca uwagę otoczenia modno skąpo ubrana, tym dumniej na to patrzą rodzice o wyjątkowości swojego dziecka. Im bardziej syn jest obiektem wzdychań dziewczyn i łamie raz za razem ich uczucia, tym bardziej jest nobilitowana jego rodzina, jakiego dorodnego syna wychowali, że tak wiele dziewczyn do niego wzdychają. To jest po prostu to zdanie z Pisma Świętego. Weźcie ich sobie. Czy czasami z jednej strony
Czy czasami pewne skrajności, i używam tu słowo skrajności, żeby nie być źle zrozumianym, czy czasami pewne skrajności feminizmu, a femina to kobieta, czy czasami pewne skrajności feminizmu, jak i skrajności niewolnictwa kobiet nie doprowadziły do takiej sytuacji, że kobiety przestaje się traktować z szacunkiem i godnością. Czy to przypadkiem wolność źle użyta, zadysponowana, nie doprowadza do tego, że małżeństwo jest staromodną instytucją, a szczęście ludziom może przynieść partnerstwo, wolność jakaś tam seksualna czy moralna w przygodach, przy okazji nabijając kasę przemysłowi pornograficznemu. Partnerskie związki mają być obecnie lepsze od przestarzałego starego małżeństwa. Natomiast to jest nic innego, jak po prostu grzech cudzołóstwa. I to, co jest złe, ma na dłuższą metę przynieść dobry owoc? No przecież nawet i ateiści tak nie wierzą, że to, co jest złe, na dłuższą metę przyniesie dobry owoc. To dlaczego ludzie o tym myślą jako o dobru? Do czego doprowadza dzisiejsza moralność, która nie opiera się na moralności Boga i tej Księgi Pisma Świętego? Uważa się w świecie bez Boga, że człowieka nie powinno ograniczać nic innego, jak tylko te ograniczenia, które sam sobie nałoży na drodze doraźnych celów. I teraz posłuchajcie pewnego cytatu czterozdaniowego. A cytat pochodzi od pewnego autora, profesora, który zawarł tę opinię w książce Etyka praktyczna. Jeszcze raz przeczytam ten wstęp. Uważa się w świecie bez Boga, że człowieka nie ogranicza nic innego, jak tylko te ograniczenia, które sam sobie nałoży w drodze na doraźnych celów. To jest to, co powiedziałem na wstępie. Poszukiwanie moralności w człowieku. I teraz ten profesor w swojej książce takie trzy zdania zawarł. Każdy rodzaj stosunku seksualnego odbywający się za zgodą wszystkich zainteresowanych, czy ich jest dwoje, czy 20, jest bez zarzutu pod względem etycznym. Jest to profesor Uniwersytetu Cambridge, a książka została wydana w 2003 roku. A Salomon tak prosto napisał w Piśmie Świętym. Sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny, w nawiasie grzeszny, pomniejsza narody. Więc tutaj, choćby na tej podstawie widzimy, że to, co z natury jest złe i to, co Biblia określa jako złe, w żadnym wypadku nawet za 100 lat nie może przynieść dobrych owoców. Absolutnie. Gdy kraje niegdyś wierne chrześcijańskim standardom zmieniają swój kodeks moralny na zepsuty humanizm czy ateizm, to szybko zbiorą żniwo, bo to wszystko ustawicznie jest złe. Pismo Święte pokazuje jasno, że kodeks moralny dekalogu nie jest przestarzałym reliktem, gdyż on jest umocowany w charakterze Boga. Humanizm współczesny ma umocowanie w charakterze, jak wspomniałem na początku, człowieka, czyli grzechu, i nigdy nie przyniesie dobrych owoców. I na koniec. Chcę proces zbawienia w kilkunastu zdaniach przedstawić przy pomocy pewnego przykładu. I to, co jest właśnie w humanizmie i co jest w moralności człowieka, a i to, co jest w tej Księdze Piśmie Świętym. Proces zbawienia człowieka można zobrazować też jako zamustrowanie się lub zaciągnięcie się na statek,
który płynie do bezpiecznego portu. Tym statkiem jest Jezus Chrystus. Na statku, gdy ktoś się zamustruje, czyli przyjmie Chrystusa, zamustruje się na ten statek, każdy dostaje przydział zadań na tym statku. Nie po to, aby dostać się na statek, bo już tam jest, ale dlatego, żeby czynić to, te zasady i te postępowania i tą moralność, która na tym statku obowiązuje. Dlatego też trwanie w Chrystusie, statek, jest stuprocentową gwarancją dotarcia do celu i wejścia do Bożego odpocznienia. Jeżeli komuś się nie podoba ten statek i tam panujące zasady i postanawia po prostu opuścić statek i zakosztować kąpieli w oceanie świata i wyskoczy, opuści ten statek, musi mieć świadomość, że opuszczenie statku wiąże się z ryzykiem, jaki jest szansa powrotu na jego pokład. Ryzyko powrotu wtedy istnieje. Nie dlatego, że kapitan tego nie będzie chciał i powie: stop, opuściłeś, proszę bardzo, nie ma wejścia z powrotem. Nie. Nie dlatego, że kapitan tego nie chce lub brak miejsca na pokładzie, ale to żywioł oceanu oraz głodne rekiny uczynią wszystko, by do powrotu nie doszło. Ktoś, kto się w niego zanurzy, w oceanie tego świata, może odpłynąć za daleko, tak iż nawet koło ratunkowe czy szalupa wysłana na ratunek celu powrotu mogą nie spełnić swojego zadania, gdyż prąd oceanu wykona swe dzieło i człowiek odpłynie już w takie miejsce, kiedy powrót będzie niemożliwy. Ktoś wczoraj mi powiedział, przerwę tu może to na koniec. Wiesz, to taki banalny przykład podaję. Wypić jeden kieliszek to nic złego. Ja mówię, tak, masz rację, nic. Mój brat też tak uważał. Mówię o fizycznym bracie, którego wy tutaj nie znacie. Już nie żyje. Mówię, rozpoczął od takiego kieliszka, a skończył jako alkoholik z chorobą nowotworową. Także wyskoczył ktoś z tego statku i prądy oceanu zniosą tak daleko, tak uzależnią, że szalupa ani pomoc nie dojdzie, nie będzie w stanie. Bezpieczeństwo, wracam do tego tutaj tematu, bezpieczeństwo leży w pozostaniu na statku. Czym jest trwanie w Jezusie i wykonywanie poleceń kapitana? Czym są jego zasady w kwestii zbawienia, moralności i sprawiedliwości? Cała załoga statku ma jeszcze jedno poważne zasadę i zadanie, która jest na tym statku. Obok trwania w Jezusie, obok pozostania na tym statku, ma jeszcze jedno zadanie. Rzucanie kół ratunkowych wszystkim rozbitkom, których napotka na swoim rejsie. Do tego są szkoleni, trenowani, oni mają wyciągać rozbitków na pokład okrętu, którym jest Jezus Chrystus. Dziękujmy. Dziękuję ja przynajmniej osobiście. Dziękuję za humanizm, ateizm, który rzuca mnie w ręce motłochu. Weźcie ich sobie. Dziękuję za humanizm, który obowiązuje w oceanie, gdzie jedynym standardem moralności jest to, co uzna grzeszny, omylny człowiek za sprawiedliwe. Bo to, co jest złe, już to mówiłem, nigdy nie przyniesie błogosławionych i bezpiecznych korzyści. Bezpieczeństwo leży w pozostaniu na statku, czym jest trwanie w Jezusie, wykonywanie poleceń kapitana, czym są jego zasady w kwestii zbawienia, moralności i sprawiedliwości. I to opisuje i zawiera ta księga. Dlatego nie przejmujmy się zarzutami pod adresem tej księgi, tylko się jej trzymajmy. Amen. Amen.